Nazywam się Honorata Skarbek i mogę być kojarzona z moimi wszelkimi wojażami muzyczno-internetowymi, które robię już od ponad 15 lat. Mam na imię Bożena, jestem mamą Honoraty Skarbek. Zawodowo jestem pielęgniarką, pracowałam kiedyś w szpitalu, a teraz pracuję cały czas w przychodni. Czas na zamianę ról, którą Honorata i Bożena zaczną od wymiany swojej garderoby. Dzień dobry. Bożena Skarbek. Jonatan. Dużo pani słyszałem, nigdy nie poznałem. Chyba się pani domyśla, co będziemy robić, Matko nie? Matko boska! Co, będę musiała coś śpiewać? Tak mi się wydaje, że chyba będziemy tak musieli to ograć dzisiaj. Aż się boję zobaczyć, jak wyglądam. No ale co, no jak mam być Bożeną, no to chyba czas rozpocząć dyżur. Dzień dobry. Ja dzisiaj jestem za mamę, pani Halinko. No, cieszę się bardzo. No dobra. Najwyżej zrobię wam tutaj bałagan. Mama posprząta. Mama posprząta, dokładnie. Przed Honoratą i jej mamą przygotowania do metamorfozy. Czas, by dziewczyny dobrały odpowiednie dla siebie kosmetyki i poznały ze specjalistami od ich metamorfozy. Proszę powiedzieć mi, czy używa pani podkładu na co dzień? Tak, maluję się rano. Nie poprawiam makijażu w ciągu dnia, bo tego nie lubię i nie mam takiej możliwości. Mam w takim razie dla pani podkład, którego trwałość to 24 godziny. Czyli będzie się utrzymało naprawdę bardzo długo. Nie wymaga tego, żebyśmy go poprawiali w ciągu dnia. 82% składu tego podkładu to serum nawilżające. W składzie jest tutaj kwas hialuronowy i kwas migdałowy, który dodatkowo udoskonala skórę. Najbardziej zależałoby mi na tym pogrubieniu. To jest maskara, która ma oversize'ową szczoteczkę, więc jest w stanie bardzo głęboko dostać się u nasady rzęs. Dzięki temu za kilkoma pociągnięciami będziesz miała ten efekt teatralny, który każdy zobaczy nawet w większej odległości. Nadaje się zarówno na co dzień, jak i na przykład wielkie wyjścia, teledyski, koncerty, bo takie rzeczy też się dzieją w moim życiu. Jest to maskara, która się nie rozmazuje, okay, nie kruszy. To już nie mogę się doczekać, kiedy ją wypróbujemy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy przede wszystkim i myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy od serum nawilżającego. Jest tutaj kwas hialuronowy, który będzie silnie nawilżał twoją skórę, a mówiłaś mi o tym, że jest to kluczowa rzecz, której potrzebujesz od pielęgnacji. Tak. Jest kwas felurowy i witamina C w połączeniu z niacynamidem. Taki rozświetlacz ma więcej zastosowań niż klasyczny korektor. Może zaaplikować jako baza podcienia, jako rozświetlacz na kości policzkowej, który wydobędzie ten naturalny blask skóry. I dodatkowo jest to też tajna broń, aby twój makijaż w ciągu dnia zawsze wyglądał promieniście i świeżo. Rozświetlaczem wymodelujesz także twarz i ukryjesz cienie pod oczami. Nałożony na łuk kupidyna sprawi, że usta będą wyglądać na pełniejsze. Ale to jest piękne. Dziewczyny, chodźcie zobaczyć. Piękne. Przecudne. Podoba ci się? Bardzo. No ja jestem zachwycona. Don't stop, turn it up.